Siemanko, witam. No dzisiaj kontynuuję przeszukiwania na tym polu. I niestety to będą ostatnie wykopki na Mazurach Zachodnich. Być może jeszcze nakręcę coś ze Świętokrzyskiego. No a później przenoszę się za granicę do Anglii, więc jeśli jakieś wykopki będą, to na pewno tam. Szkoda opuszczać, bo tyle jeszcze terenów nieprzeczesanych, tyle jeszcze miejsc nieodkrytych. Ale to nic. Tam na pewno coś odkryję. No a tutaj na pocieszenie takie coś znalazłem. Jakaś kobieta, głowa kobiety. Tutaj jakieś skrzydła, jakieś włosy rozwiane, nie wiem dokładnie. Muszę doczyścić w domu. Ciekawe bardzo, co to może być. Może ktoś wie. Piękny mały guziczek. Płaski. Płaski, gładki, trochę wypukły. O, tak pikało, jak myślałem, że już jakiś drucik aluminiowy albo w ogóle jakiś śmieć, ale nie kopnę. Tak na polu mało sygnałów jest, nie męczą jakieś śmieciowe sygnały, to można spróbować kopnąć. No i dobra, jest. Na szczęście znowu. A na nieszczęście, nie wiem jak to się stało, zobaczyłem teraz dopiero. Jak wyłączę tutaj gareta, to może będzie widać takie o uderzenie. No, moja nieuwaga i po prostu w plecaku jak pakowałem, musiałem czymś uderzyć, docisnąć, nie wiem. Nie zepsuło go to wcale, ale no wiadomo jak to z naszymi sprzętami jest. Lepiej, żeby nie były zepsute. Dobra, na razie. To na koniec jeszcze piękne guziki mnie tutaj atakują. No może nie jest taki super piękny, bo nie ma nic napisanego. No, sygnał był taki na 20 groszy współczesne, a ja takie kopię zawsze, bo monetki na takich sygnałach się pojawiają różne, ale jak widać nie tylko monetki. Fajny guzik, fajne uszko, lubię takie bardzo. No czyszczę go w domu, ale nie sądzę, żeby coś tu na nim się pojawiło. No może, kto to wie. Fajny stary guzik. Pozdrawiam was. No coraz lepiej jest, bo już fenolka znalazłem z czasów, no powiedzmy, II wojny światowej. Tam widziałem tu wronę. No poza tym, no sam wygląd tej monety przypomina właśnie z tego okresu. Grzebiemy dalej, wiatr wieje. Może zaszkodzić nam w jakości filmu, ale wizualnie to całkiem ładnie wygląda. Jakaś kobitka znowu, mam dzisiaj szczęście do kobitek. No nie wiem, jakaś ozdoba, jakaś przypinka, ciężko powiedzieć. Już trzecia taka znajdka dzisiaj. Bo oprócz tego znalazłem jeszcze, oj, w kieszeni, z tyłu, takie coś pięknego. O, teraz ostrość złapiemy to. Zobaczycie. O, też jakieś pozawijane, ozdobne rzeczy. Jakieś grzybki, czy drzewko. O, i tutaj takie.
No i niedaleko właśnie to było. No a wcześniej jeszcze tamtą kobietę znalazłem, drugą. Przypomnę. Mam ją tu w kieszeni. O. No coś ciekawego. Coś wiedziałem, że to pole będzie ciekawe. Ale myślałem, że pod kątem monetek i guzików. Ale takie zdobienia też jak najbardziej akceptuję. Także do zobaczenia. Specjalnie wziąłem kamerę, wytrzymałem. Nie sprawdzałem jeszcze, co to za moniak. Tak jak to inni robią, prosto z ziemi. Więc wyciągam i muszę was oczyszczam. Jest! Nie, to jest niemożliwe. Miałem nosa, że to nie będzie na pewno jakiś... O, nie wierzę. Miałem nosa, że to nie będzie PRL-ka, bo tu PRL-ek znalazłem kilka. No, nie wierzę, po prostu... Słuchajcie, to nie jest ustawka, to nie jest ustawka. Sreberko. No po prostu jestem... Oh, zajebiście. Przepraszam za to słowo, ale... No na to czekałem cały rok. Na to czekałem nie wiem ile. Aż sobie siądę. A, kurczę no. Nareszcie. 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 1847. Jeden silber groszen. Ein silber groszen. Tutaj coś jest na górze napisane. Bo to jest chyba 30 einen Taler, ein silber groszen. Aha, to ja wiem co to jest. Fryderyk IV. Siedzę sobie. Dobra, pozdrawiam. Nie, to nie to znalazłem. To leżało przypadkowo obok. Wieje strasznie, ale muszę to pokazać. To jest jakiś też hak mundurowy według mnie. Tu ma groszek. Jeśli to widzicie. I jeśli wiecie, to proszę powiedzieć jakiego to okresu i do kogo mógł należeć. No i kolejny guziczek. Niestety wiatr zakłóci nam kolejną konwersację. Więc pokażę po prostu. Gruby dość, bo aż taki. Zrobię mu zdjęcie jak będę w domu. Wszystko ładnie powrzucam. No i poniosło mnie jeszcze w takie jedno miejsce, właściwie nie wiem za bardzo gdzie jestem. Wiem, że wieś, która tutaj jest niedaleko, do tej wsi przewożą odpady, śmieci z miasta pobliskiego, ale inaczej mi się wyobrażało, a ta miejscowość, ta wieś, no jest tu wspaniale, pięknie.
czyste powietrze wcale nie śmierdzi zanieczyszczeniami. No i tutaj tak sobie jechałem w coraz bardziej mniejsze dróżki, aż zobaczyłem kocie łby. I mówię, o, kocie łby to musi być stara droga. Nie będę wjeżdżał już jakieś inne drogi, tylko pojadę tą. Gdzieś zatrzymam się po prostu na poboczu, gdzie to już naprawdę samochód jak jedzie, to pewnie jeden na dzień. Prędzej ciągnik tu uświadczę, albo kombajn. No tutaj troszeczkę pewnie te kocie łby są pod tym piachem, troszeczkę tutaj przysypane. No i mam plan przejście trochę po tej drodze tutaj. Ewentualnie jak mi zabraknie miejsca, no to troszeczkę tutaj blisko tych, tu są porzeczki ogólnie posadzone, troszeczkę zarośnięte. No, ale tutaj poboczem jeszcze ewentualnie pochodzę. To już ostatni dzień na Mazurach, znaczy ostatni dzień wykopkowy na Mazurach. Następne filmiki, tak jak mówiłem, będą kręcone już z okolic Sandomierza, nie będę ukrywał, i Coventry, Anglia. Także zobaczymy, co dzisiaj wykopię i zmontuję ostatni filmik mazurski i dalej następny jakiś projekt będzie na razie. Jawol. Znalazłem blaszkę od roweru jakiegoś. Farrad. Petrix. Qualities. No i udało się. Pierwszy dołek tabliczka od roweru, a drugi dołek szkalperzyk z Bozią, jak to mówią, z Maryją. Napisana jest data 62-64, 11 października. Pamiątka soborowych. Piękna rzecz. Chyba aluminium. Albo. Leciutkie jak aluminium, ale takie ma patynkę trochę. No nie wiem, zobaczymy. No i jest guziczek bez uszka tym razem, bo ostatnio z uszkami znajduję cały czas. To w końcu bez uszka też przyszła pora. Wielki guzik bez żadnych napisów. Szkoda. No ale bardzo lubię guziczki, więc i taki mojej kolekcji się nada. Pozdrawiam serdecznie. Proszę bardzo. Udało się jednak jeszcze coś wygrzebać, wyrwać z tej ziemi. Fenik 1873. Jedna 350 talara. Czy tam 360 chyba. Super. Zrobimy to ostrość, czy nie? Proszę bardzo. Pamiętajcie, żeby zawsze uzupełniać płyny. Takie upały jak dziś, ale i chłodniejsze dni też. Bez wody nie wychodzić nawet z domu na wykopki. Tam tą drogą chodziłem troszeczkę, tylko znalazłem ten medalik.
potem doszedłem do wniosku, że może pójdę sobie tutaj na te pola. Są już wykoszone, zaorane. Więc poszedłem sobie na to pole. Znalazłem jedną perelkę, 50 groszy, 409. No ale jakoś to pole mi nie leżało. Nie leżało mi w ogóle. Więc skusiłem się na pole po drugiej stronie drogi. Przeszedłem jeden pas. No, z 500-600 metrów. I znalazłem właśnie tego fenolka, tego fenolka jednego z 1874, jak dobrze pamiętam, i guziczek jeden. Jeszcze chyba skuszę się na jedną trasę w tą stronę, no i zawijam, do Świętokrzyskiego. Znaczy, no, następny filmik będzie już stamtąd, szkoda, bo to jest potencjał tutaj. Na pewno jeszcze kiedyś tu wrócę. Co to jest, powiedzcie mi ludzie? Co to jest? Podejrzewam, że pewnie coś od ciągnika. Jest ciężkie, jest chyba, no nie wiem, miedziane.